Dziś w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa potwierdzamy nasze zaufanie do Jego serca. W tej maryjnej modlitwie różańcowej patrzymy w nasze serca i pragniemy być podobni do Matki Chrystusowej, we wszystkim poddanej sercu Jezusowemu. W 1986 roku w Par-le-Monial przy grobie świętej Małgorzaty Marii Alacoque, apostołki serca Jezusowego, Jan Paweł II mówił: przy sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenia. Przy sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania. A w 2015 roku kardynał Stanisław Dziwisz ujawnił, że po śmierci znaleziono napisany odręcznie, poskładany w kwadracik, akt oddania sercu Jezusa świętego Jana Pawła II. On nosił go całe życie przy sobie. To jest niezwykły znak dla nas. To jest lekcja, by nie bać się takich konkretnych znaków oddania sercu Pana w naszym życiu. Być jak Maryja, co nosi sprawy Jezusa w swoim sercu. A Jezus na krzyżu pozwala, by otwarto Jego serce. Pozwala, by z Jego krwią miłości wypłynęły zdroje łask dla nas. Miłość ofiarna, przyjmująca, miłość serca ukrzyżowanego. Nasz różaniec jest przylgnięciem do Matki, która prowadzi do Syna. Pokazuje nam Maryja serce Syna. Prowadzi nas do błogosławionego owocu jej żywota. Uczymy się serca otwartego. Uczymy się naprawdę kochać, bez egoizmu, bez odruchów nieuporządkowanej miłości własnej. Pragniemy wszystko złożyć na szali prawdziwej miłości. Niech rytm modlitwy różańcowej ukoi nasze serca tak mocno poranione i potrzebujące lekarstwa miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.